Cześć, Gosia Piasecka w Room TV, Rajdowo News. Wracamy jeszcze do poprzedniego weekendu, czyli 13-14 czerwca, gdzie na torze w Lauzring odbyła się trzecia runda Rallycross Cup. Tor w Lauzring to ogromny obieg przeznaczony do serii wyścigowych, który został dostosowany do zawodów Rallycross. Wykorzystano fragment normalnego toru oraz zjazdu i wytyczono szutrowe łączniki. W klasie Supercars pierwsze miejsce zajął Łukasz Zoll w Skodzie Fabii, zanim na drugim był Robert Czarnecki w Mitsubishi Lancer, a trzecie miejsce należało do Łukasza Kabacińskiego w Subaru Impreza. Za to w ostatni weekend mieliśmy możliwość oglądać wspaniałe zmagania w kraju i za granicą na mapie rajdowej. Oczywiście głównym wydarzeniem był 11 rajd Kaszub Gdańsk Baltic Cup, który był trzecią rundą rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Rajd ten wrócił po 3 latach do rundy RSMP, co nas bardzo cieszy, gdyż zawsze oferował wspaniałe odcinki specjalne w przepięknych kaszubskich terenach. Odcinki zostały asfaltowe, jedyna zmiana to układ ich, gdyż tym razem zawodnicy mieli możliwość przejechać w sobotę dwukrotnie odcinek Kartuzy, po czym wrócili na serwis do Gdańska. W niedzielę były przejeżdżane 3 odcinki w 2 pętlach. Bazą rajdu w tym roku było Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Amber Expo Międzynarodowych Kartów Gdańskich, gdzie organizator zaplanował wielki festyn motoryzacyjny. A wracając do samego rajdu, na trasie wydarzył się wypadek załogi Filipa Nivet i Kamila Heller na 4. odcinku specjalnej Chmielno. Panowie nie zmieścili się w zakręcie i ich samochód Ford Fiesta R5 uderzył w słup energetyczny. Załoga została przewieziona do szpitala, po czym dostaliśmy informację, że kierowca ma złamaną nogę. Na szczęście są to jedyne obrażenia tej załogi po bardzo groźnie wyglądającym wypadku. Po tym zdarzeniu został odwołany drugi przejazd odcinka specjalnego Chmielno, gdyż załoga po uderzeniu uszkodziła sieć energetyczną. Klasyfikacja generalna rajdu wyglądała następująco. Pierwsze miejsce podium zajęła załoga, wokół której trwa dyskusja, a mianowicie Brian Buffier i Thibaut Delay w Fordzie Fiesta Proto. Drudzy za nimi byli Grzesiu Grzyb i Robert Hundla w Fordzie Fiesta R5. A trzecie miejsce podium uzupełnili Łukasz Habaj i Piotr Woś, także w Fordzie Fiesta R5. W poprzedni weekend za granicą u naszych sąsiadów w Czechach odbyła się trzecia runda Mistrzostw Czech, czyli Agrotec Petronas Rally Hustopeche. Zawodnicy mieli do dyspozycji 150 km tras i zgłosiło się ponad 90 załóg. Przy czym trzecia runda była inna od poprzednich, ponieważ odbywała się na terenach nizinnych, dzięki czemu rajd był szybszy i bardziej dynamiczny. W ledzie startowała polska załoga GK Forge Rally Team, czyli bracia Szeja, którzy aktualnie w Mistrzostwach Czech są na pierwszym miejscu w klasie trzeciej. Niestety świetnie zapowiadający się finał pierwszego dnia rajdu został stracony przez wypadnięcie z trasy na 4. odcinku specjalnym. Załoga po starcie w ostatnim nocnym odcinku, po błędnie zinterpretowanej komendzie pilota, próbowała ominąć betonowe wygrodzenie i niestety wylądowała w rowie, gdzie nie było także kibiców, aby mogli pomóc postawić rajdówkę z powrotem na koła. Po dotarciu na serwis straty poniesione przez zachowanie okazały się na tyle poważne, że naprawa auta w tak krótkim czasie już nie miała szans. Niestety panowie musieli się wycofać z rajdu. Wracamy do kraju, gdzie w sobotę 20 czerwca w stolicy odbyła się trzecia runda Pucharu Automobil Klub Polski oraz trzecia runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Kierowców Amatorów, czyli KJS Świętego Krzysztofa. Do imprezy zgłosiło się ponad 50 załóg. Zawodnicy mieli do pokonania 4 próby przejeżdżane 3-krotnie. Były one zlokalizowane na fragmentach odcinków specjalnych z rajdu Barburka. W klasyfikacji generalnej wygrała załoga Szurpiński Tomasz i Marek Subaru Impreza. Za nimi na drugim miejscu uplasowali się Wichłacz Adrian i Kaszmarczyk Maciej w Mitsubishi Lancer Evo 5. generacji. A trzecie miejsce należało do załogi Chodziński, Blariusz i Frejlisz Hubert w Subaru Impreza. W dniach 20 i 21 czerwca odbył się po raz pierwszy nowogarski rajd samochodowy, będący 4. rundą rajdowych mistrzostw Polski Zachodniej. Do imprezy zgłosiło się ponad 40 załóg. Ciekawostką dla zawodników w sobotę była próba, która rozgrywana była w zupełnych ciemnościach, czyli po zmroku. Załogi musiały się uzbroić w dodatkowe oświetlenie. W niedzielę odbyły się 3 odcinki specjalne przejeżdżone 3-krotnie. W klasyfikacji generalnej wygrała załoga Rafał Gałka i Michał Sowiński w Mitsubishi Lancer. Za nimi na drugim miejscu była załoga Michał Iwancio i Krzysztof Brodziński w Hondzie Civic. A trzecie miejsce należało do załogi Łukasz Brzeźny i Aleksandra Brzeźna Audi S4. To już wszystko w tym odcinku. Słyszymy się za tydzień. Cześć!